Wspólnota małżeńska jest pierwotną wspólnotą w stosunku do wspólnoty państwowej. W związku z tym jest podległość instytucji państwa wobec instytucji małżeństwa. Małżeństwa nie podlegają prawu państwowemu. To państwo ma obowiązek bronić małżeństwa. Jeżeli tego nie robi, jest państwem diabelskim. Państwo polskie jest państwem diabelskim. Znacie inne państwa nie diabelskie w tym świecie? Które broni małżeństwa? W mniejszym czy większym stopniu będą różne. Ale zasadniczo dzisiaj żyjemy w świecie, w którym większość czy wszystkie państwa napierają, uderzają w małżeństwo, chociażby przez legalizację właśnie związków różnych zboczeńców, takich, owakich. To jest podległość instytucji państwowej, instytucji małżeństwa. I w związku z tym małżeństwa, których prawa nie są bronione przez instytucje państwa, nie powinny nikt takiego państwa wspierać w tym, co uderza w nie. Nie mają tytułu szanować władców takiego państwa jako prawowitą władzę, legalną władzę. Wy tacy ludzie jak Tusk, Duda i tak dalej są prześladowcy małżeństw. Przed Bogiem za to odpowiedzą. No i wielu, wielu, wielu innych, bo tu o dzisiejszych czasach mówimy. Zatwierdzający prawo o aborcji, nakazującym kobietom iść do pracy, przekupujących kobietę własnymi pieniędzmi. Czyli zamiast dać zarobić mężczyźnie, przekupuje się kobietę, która musi ucierpieć na ten sposób, że w roli prezesowej premiera zastąpi ją inna kobieta. W roli własnej żony dla męża i matki dla swoich dzieci nie zastąpi żadna inna kobieta. Jest to barbarzyństwo masowe, w jaki sposób prowadzenie niewiast do życia zawodowego. Skutki tego są u wielu widoczne, na starość widać. Popracowała trochę jako kierowniczka. Może w portkach nie chodzić, ale będzie do śmierci chciała rządzić jak firmą. Kościołem też. Możesz być rozłączone małżeństwo, 11 punkt. Lecz nie tylko Pan Bóg małżeństwo postanowił, ale też jako święte zebranie trydenckie pokazało, przydał mu wieczny i nigdy nierozerwany związek, albowiem mówił Zbawiciel, co Bóg złączył, tego niechaj nie, człowiek nie rozłącza. Jeżeli Kurski zawarł ważne małżeństwo ze swoją żoną, z nią żył 20 lat, miał dzieci, to nawet jak Watykan obecny, bergoliański, dokonał aktu stwierdzenia nieważności małżeństwa przed Panem Bogiem, to małżeństwo jest ważne i Kurski żyje w cudzołóstwie, odpowiedzialność za grzech jego ponoszą ci, którzy doprowadzili do rozerwania sakramentu, znaczy do stwierdzenia nieważności chybniętego. Ksiądz, który pozwolił im na zawarcie ponownego małżeństwa, wskazując na niegodziwy akt, może być stwierdzenia nieważności małżeństwa. Nie można stwierdzić nieważności małżeństwa 20 lat po małżeństwie, jak dzieci są. To jest po prostu kabaret. W Posoborowie takie rzeczy się dzieją. Lutra można świętym obwołać, małżeństwo można rozerwać. Jest to wbrew Bogu i przed Panem Bogiem to ważności nie ma.